Witam Was serdecznie, Paraguay Live. Ja mam na imię Zbyszek i gorące pozdrowienia z Paragwaju. Dzisiejszy temat to inwestycje, w co inwestować pieniądze w Paragwaju oraz nieruchomości. Jak Was interesuje, zostańcie, zapraszam na film. Dziękuję serdecznie za pytania. Wielu z Was zapytało się, Zbyszek, w co najlepiej inwestować, jak inwestować te pieniądze i jakie branże są najlepsze do tego, aby te pieniądze ulokować. A więc wideo nie jest przeznaczone dla tych, którzy szukają taniego państwa do życia, tylko dla tych, którzy faktycznie chcą zainwestować i wierzcie mi, jest wiele możliwości. Powiem Wam 7 możliwości, które ja osobiście widzę, gdzie można dobrze w Paragwaju ulokować i zainwestować pieniądze. A więc zapraszam na film. A więc zaczynajmy od inwestycji. Na pierwszym miejscu zaliczyłbym soję. Mało z Was chyba przypuszcza, że Paragwaj jest jednym z największych eksporterów soi na świecie. Tak. Między innymi Brazylia, Argentyna, Urugwaj. Na pewno o tych państwach słyszeliście. Ale Paragwaj też należy do największych światowych eksporterów soi. Do tego bym jeszcze zaliczył dobrą inwestycję na przykład w oleje słonecznikowe. Słoneczniki rosną super, także można z tego wyciskać, wytłaczać olej, który można w miarę za dobre pieniądze sprzedawać. Także to jako pierwsza dobra inwestycja. Przejdźmy do drugiej inwestycji. Supermarkety. Oczywiście, trzeba zainwestować pieniądze, ale najlepszy przykład u nas w powiatowym miasteczku, powiedzmy sobie, Piribebuj, wcześniej, czy parę lat temu, nie było żadnego supermarketu. Teraz jest jeden i, nazwijmy to szczerze po imieniu, drukuje pieniądze. Wszystkie małe sklepiki, praktycznie większość z nich, nie mają szans zarówno jakościowo, jak i cenowo z wielkim supermarketem, który oczywiście kupuje w zupełnie innych ilościach i może sobie pozwolić na oferowanie niższych cen. I wierzcie mi, ludzie lecą pełno motorków i aut. Dlaczego? Jest po prostu wygodnie. Wiadomo, supermarkety również i w Polsce, czy prawie na całym świecie, opanowały biznes, no niestety niszcząc tych mniejszych handlowców. I również w Paragwaju jest to super interes, który warto zainwestować. Trzecia inwestycja, którą polecam również serdecznie, są supermarkety budowlane. Wcześniej takich rzeczy praktycznie w Paragwaju nie było. Były tak zwane małe sklepiki, które nazywały się ferreteria, gdzie można było mniej lub więcej kupić, na ogół mniej jak więcej. Dlatego wszyscy znacie na przykład Obi w Niemczech, tak, czy Bauhaus. Coś w tym rodzaju w ostatnich latach, przede wszystkim w rejonie Asunción, powstały właśnie takie supermarkety budowlane. Bardzo dobra inwestycja. Ściągają rzeczy po dosyć niskich cenach i oferują je jakościowo, oczywiście na wyższym poziomie i oferują po wyższych cenach. Na faktycznie bardzo dobrym poziomie. Ja zrobiłem, poszukam wideo, nazywa się Ferex na przykład. Na dole Wam podam w opisie link do tego sklepu, abyście ewentualnie mogli
porównać, jakie rzeczy się sprzedają najlepiej, czy po prostu co jest oferowane tutaj w Paragwaju. Czwarty punkt, który jest godny uznania, moim zdaniem, są stacje benzynowe. Wierzcie mi, że w ostatnich latach naprawdę powstało sporo stacji benzynowych. Ale ostatnio znajomy wybudował wielką stację benzynową niedaleko Piribebuj. Super idzie, z miejscami do parkowania dla ciężarówek. Proszę sobie wyobrazić, że w Paragwaju większość transportu albo rzekami, albo ciężarówka pociągów transportu kolejowego nie ma. A więc stacje benzynowe są, uważam, znakomitą inwestycją. Piąta inwestycja, przejdźmy może do tych trochę mniejszych rzeczy, żeby wielu z Was również powiedział: a Spyszek, co to opowiadasz, na to trzeba miliony. Ale naprawdę można zarobić pieniądze również, mając mniejsze pieniądze, czy które przeznaczycie na mniejsze inwestycje. Jedną z nich są małe sklepiki, które nazywają się bodega albo dyspensa. Są to wiejskie małe sklepiki, przede wszystkim spożywcze, ale praktycznie w takich małych sklepikach można wszystko kupić. Większość takich małych sklepików co robi? Kupuje w Piribebuj. Jeżeli ma trochę więcej kasy, jedzie na przykład do KAQP, czyli do miasta wojewódzkiego. A ci, co mają jeszcze więcej pieniędzy, jadą na przykład do stolicy, do Asunción lub do Ciudad del Este przy granicy z Brazylią, zaopatrując się w odpowiednie środki chemiczne, czy też przede wszystkim żywnościowe. Oczywiście piwo, czy coś mocniejszego zawsze schodzi, a przede wszystkim ma ten plus, że się nie psuje. Teraz przejdźmy może trochę z innej beczki, jakbym to powiedział. Czego brakuje, czy co możecie jeszcze zaoferować? Oczywiście ja już jestem w tym wieku, że małe dzieci, że nie mam, to mnie nie interesują, ale gdzie leży siła nabywcza? Właśnie w młodych ludziach. A co mają młodzi ludzie? No, bo mają dzieci. I na przykład żona, dlaczego nie może pracować? Bo powie, co zrobię z dzieckiem. I tu nasuwa się pytanie, co można zainwestować w żłobki. W cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie, po prostu żłobki. Możecie mieć jedno, dwie, trzy panie, które oczywiście po odpowiednim przygotowaniu mogą nawet w swoich prywatnych domach zająć się dziećmi, a Wy będziecie to organizować. I przejdę może do ostatniej propozycji, chyba siódma, jeżeli dobrze policzyłem. Siódma propozycja, oczywiście nieruchomości. Sam muszę Wam przyznać, że zarówno w Polsce, w Niemczech swego czasu, jak i naturalnie w Paragwaju miałem, czy mam, nieruchomości, a przede wszystkim działki budowlane. Następną inwestycję, oczywiście związaną z nieruchomościami, jeżeli macie, czy dysponujecie trochę większym kapitałem, jest, kupujecie działkę i budujecie skromny domek. Jak to znaczy skromny? Powiedzmy sobie 70, 80, 90, 100 metrów kwadratowych, w zależności jakim kapitałem dysponujecie. A co w dzisiejszych czasach jest, nie wiadomo. Dlatego radziłbym każdemu z Was, jeżeli faktycznie macie pomysł, skonsultujcie się ze mną. Adres podam Wam, WhatsApp, biznes podam Wam na dole, również w opisie. Dlatego jakiekolwiek pytanie macie, proszę pod hashtag Paraguay Life i zadajcie pytania, na które z pewnością Wam odpowiem. A więc tym miłym akcentem chciałem Wam podziękować za Wasz czas. Polecamy się
lajki w górę. Dzielcie się tym video. Na pewno znacie znajomych z rodziny, brata, siostrę, który być może się zainteresuje inwestycjami oraz nieruchomościami w Paragwaju. Polecam się, trzymajcie się, zostańcie zdrowi i do następnego razu nie zapomnijcie dać lajków w górę. Okay? Do następnego razu. Cześć.